Pięć sparingów za nami, także połowa, można powiedzieć, okresu przygotowawczego za nami. Zostało 30 dni do rozpoczęcia rozgrywek, wznowienia. Jakby trener ocenił stan przygotowań aktualny drużyny już po tak dłuższym okresie i po pięciu meczach kontrolnych? Przede wszystkim dziękuję za wywiad. Więc jeśli chodzi o te pięć sparingów, można powiedzieć, że różne te były sparingi. Pierwszy sparing, wiadomo, to jest wielka niewiadoma, bo po okresie takiej czystszej pracy tlenowej, z lotem balice, zespół się fajnie zaprezentował, można powiedzieć, przez 60 minut. Drugi sparing akurat, no to troszeczkę przeciwnik nas troszeczkę pokazał nam miejsca, to była całkowicie inna gra, inny zespół, w jednej połowie, w drugiej też. A podsumowując te pięć sparingów, no myślę, że z każdym sparingiem, tak patrząc z boku, przede wszystkim cieszy mnie kwestia fizyczna, tak, że zawodnicy są w stanie wytrzymać więcej niż połowę, przede wszystkim, że więcej nawet niż 90 minut, nie czują zmęczenia, więc ta praca, która do tej pory przebiegała i przebiega, bo to cały czas poprawiamy, bo teraz nie tylko będzie przygotowanie fizyczne ważne, ale przede wszystkim i technika i przede wszystkim dogranie szczegółów taktycznych, akurat ustawienie zespołu, przesuwanie przede wszystkim formacjami, przede wszystkim komunikacja. Więc w tym kierunku będziemy szli w tym ostatnim okresie przed pierwszym meczem wiosennym. Czekają nas jeszcze parę tych sparingów na dogranie, żeby się wykrystalizowała ta jedenastka, ale no jesteśmy w dobrej myśli. Najważniejsze, żeby przede wszystkim w tych sparingach chłopcy byli zdrowi, nie dostało się żadnych kontuzji i to jest najważniejsza sprawa. Właśnie tak jak trener wspomniał o krystalizacji wyjściowej jedenastki na sparingach, kto, że tak powiem, ogląda, śledzi, to wie, że jest sporo takich roszad po pozycjach. Czy można się spodziewać jakichś nowych rozwiązań w związku z tym? Jest sporo zawodników, którzy są próbowani na innych niż swoje nominalne pozycje, chociażby Tomek Kozak, który kolejny sparing gra jako defensywny pomocnik. Czy można się spodziewać takich rozwiązań już w sezonie? Myślę, że tak. Myślę, że dlatego po to jest sprawdzanie na tych sparingach nowych pozycji dla zawodników, żeby zobaczyć, jak ten zawodnik zachowa się, ja mówię na początku, bo mówię o meczach mistrzowskich wiosną. Więc w tym tytule na przykład jest, chodzi o Tomka Kozaka, tak? Na pewno chodzi o jego osobę, zwłaszcza, że to chłopak jest akurat bardzo waleczny, zaangażowany. Nie można mu odmówić w żadnym meczu akurat, że nie chce pracować. Jest duchem, można powiedzieć, tego zespołu. Można powiedzieć, jeden z wielkich, wiesz, wielu. Więc tutaj, jeśli chodzi o Tomka, myślę cały czas o jego pozycji, jeśli chodzi o środkowego pomocnika. Więc taka kręgosłup tego zespołu, mniej więcej może te 4-5 pozycji, mógłbym teraz powiedzieć, że mniej więcej, aby teraz było wystawienie pierwszej jedenastki, mógłbym mniej więcej powiedzieć, że tak, są pewniacy. Ale to ja mówię, mam przed sobą jeszcze serię sparingów i kwestie, jak ja mówię, takie personalne, taktyczne akurat, więc to się cały czas zastanawiamy, tak, bo mamy możliwość pole manewru, zwłaszcza w ofensywie, tak, bo to tu też mamy duże pole manewru na skrzydła, w ofensywie, w bocznych sektorach, jak mówię, obrony, też na pozycji bramkarza, więc na każdej pozycji można się cieszyć, każdy ten powinien być zadowolony, ja sam jestem zbudowany tym, że mamy taką szeroką kadrę, więc teraz tylko praca i zobaczenie, wiadomo, będzie każdy chciał, żeby wygrać, wyjść w tym pierwszym meczu, ale ja mówię, no nie każdemu się dogodzi, a moja rola jest taka, żeby po prostu jak najsilniejszy skład wybrać, ale tak jak powtarzam, na mnie nie będzie się liczyła pierwsza jedenastka, będzie mi się liczyła, ja mówię, nawet ten 20 zawodnik będzie bardzo dla mnie ważny, żeby po prostu wejść w każdej chwili, był gotowy do gry i żeby był tak zwanym, jak mówię, w cudzysłowie zmiennikiem, ale dał naprawdę jakość. Tak pół żartem teraz a propos dyspozycji kadrowych i umieszczania zawodników na pozycjach. Piotrek Dusiło w ostatnim wywiadzie powiedział, że środek obrony to nie jest jego pozycja, na której ostatnio dość często grywał. Czy trener ma zamiar się zasugerować tą jego opinią na temat swojej pozycji, czy raczej to będzie żelazne stawianie na swoje wybory? To znaczy tak, ja jestem elastyczny, zawsze słucham niekiedy, ja mówię, ja z zawodnikiem każdym rozmawiam. Wiem, że Piotrek Dusiło dobrze się czuje jako środkowy pomocnik, ale też wiem, bo to był wymóg akurat, sytuacja taka była, że wiem, że też może zagrać na środku obrony, więc on akurat w tym momencie, bardziej go widzę w środku pomocy, jeżeli już tak mam w tym momencie zadowolić jego, jakby chciał usłyszeć, niż na środku obrony, ale tak jak mówię, wtedy co wyszedł na środku obrony, jako zagrał na tej pozycji, tylko dlatego, że była sytuacja taka, żeby go sprawdzić, a mówię na środku, no na tej pozycji, żeby po prostu ktoś inny mógł zagrać, jako ja mówię, ta szóstka typowo defensywnej pomocy, bo ja na chwilę obecnie, jakbym miał tę sytuację, by powiedzieć, no to na pewno no Tomek Kozak i Piotrek Dusiło. Dla mnie taka na chwilę obecna jest środek, ta dwójka, ta szóstka w tym momencie w środkowej strefie boiska. Ale czy my będziemy grać w ustawieniu dwoma defensywnymi pomocnikami, czy jednym defensywnym pomocnikiem, no to będzie wszystko zależy od sytuacji. Najważniejsze, że mam ból głowy, bo to najbardziej mnie cieszy i mam możliwość tego rozegrania w tym momencie, tej sytuacji kadrowej, jeśli idzie o zespół.
Strzelamy dużo bramek w tych sparingach, co powinno cieszyć w porównaniu do tego, co prezentowaliśmy w lidze. Wiadomo, że to jest po części spowodowane tym, że gramy te sparingi na naszym boisku, które jest nieco mniejsze od ligowego, ale czy jest trener zadowolony z tej dyspozycji strzeleckiej? Można powiedzieć tak, na pewno, bo to na pewno jesienią problem naszą bolączką było, że stwarzaliśmy naprawdę sporo sytuacji, a tych bramek małośmy strzelali, nie tylko też stracili, bo tak jakby ktoś, ja mówię, zastanowił się, prześledził początek rundy jesiennej, no to myśmy mieli mało tych spotkań, ja mówię, mało tych bramek straconych, też strzelony, bo pierwszy mecz 1-0, było 2-1, 2-0, tak maksymalnie. Cieszę, że wykorzystujemy tę sytuację, tak? Bo o sytuacje bramkowe się, można powiedzieć, nie martwię, bo w każdym spotkaniu stwarzamy, w każdym, nawet jak jest porażka, stwarzaliśmy sytuację, ja mówię, bramkowe, był problem z wykończeniem. Więc teraz tylko, żeby to dograć, mam nadzieję, że te sytuacje, które wykorzystujemy, potrzymamy, ja mówię, no, w rundzie wiosennej i zespół będzie na pewno, oprócz skutecznej gry w defensywie, będzie też skuteczny w ofensywie, bo to jest najważniejsze, ja mówię, gra w piłkę, żeby strzelać jak najwięcej bramek, ustawić się za spotkanie i żeby przede wszystkim cieszyła gra chłopaków przede wszystkim, tak? A największa, ja mówię, radość to jest z tego, że jak się strzela i wygrywa, tak, wysoko w tym momencie, więc z tego tylko się mamy cieszyć. A jak będzie, no to wiadomo, wszystko liga zweryfikuje. I ostatnie pytanie o dyspozycję konkretnego zawodnika, bo chciałbym zapytać o Denisa Kagizę, który dzisiaj można powiedzieć, że błysnął, bo miał wpływ przy dość sporej ilości bramek w dniu dzisiejszym. Wiemy, że on jak przychodził, to miał problemy zdrowotne i dosłownie wystąpił może w dwóch spotkaniach w rundzie jesiennej. Jak trener ocenia jego obecną dyspozycję? Mnie cieszy przede wszystkim, że dzisiejszy sparing, ja mówię, to jak rozpoczął w drugiej połowie, można powiedzieć, całe 40 czy 50 minut zagrał, że dokończył to spotkanie. To mnie cieszy, że dokończył zdrowy i cały, bo to naprawdę w każdym meczu, i nie tylko jego, bo też jest inni zawodnicy, też jest taka też grupa chłopaków, których jak puszczam, to cały czas myślę sobie, że najważniejsze, żeby skończyli zdrowiu. A jeśli chodzi o Denisa, od początku na niego bardzo liczyłem i liczę cały czas i mam nadzieję, że naprawdę ja jako trener, a przede wszystkim my jako zespół będziemy się cieszyć z Denisem jak najwięcej gry. To jest najważniejsze, bo dzisiaj w sparingu fajnie, że pokazał dobrą dyspozycję, fajnie chciał być pod grą, szukał gry kombinacyjnej, też czego były też bramki strzelone, chciał szukać wszędzie, chciał, ja mówię, na boisku pokazywać się do gry, chęć do gry ma, to widać. Teraz tylko najważniejsze, żeby po prostu to zdrowie u niego dopisał. Jak będzie zdrowie, to ja myślę, że będzie jak najlepsze i ja jestem zadowolony, bo ja mówię, wtedy rośnie, ja mówię, rywalizacja, a ja mówię, temu zespołowi Denis jest potrzebny, tak samo jak ja mówię każdemu tym zawodniku, więc to jest najważniejsza sprawa, bo teraz dzisiaj pokazał się fajnej strony Denis, w zeszłym tygodniu Cyburt Mateusz się też z dobrej strony pokazał, więc cieszę, że ci zawodnicy, którzy mieli jakiekolwiek tam problemy z różnej natury, zdrowotnej akurat problemy, żeby grą, przez ten okres, który teraz pracujemy, dochodzą do siebie, do takiej dyspozycji, że małymi krokami będziemy jako zespół i ja jako trener będziemy zadowoleni z nich. No i najważniejsze, żeby Bieżanowianka jako zespół z tego zyskał. Super, dziękujemy bardzo i powodzenia.